Dzisiaj w Kościerskiej Komendzie Policji dzień otwarty. To doskonała okazja, by w trakcie tegorocznych ferii zimowych bliżej przyjrzeć się pracy policjanta. Znajdujemy się tutaj w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Przeszliście tutaj do świetlicy. Ja tutaj chciałbym, żebyście spojrzeli teraz jeszcze na ten nasz sztandar. Lewy górny róg. Co to jest za postać? Ja już może te osoby, które tutaj były, to może ta osoba ze skrzydłami. Kto to może być? Anioł. Anioł. Bardzo dobrze. A szef tych wszystkich archaniołów i tych aniołów to jest archanioł Michał. To jest też patron policji. I ten patron policji, policjanci też są, można powiedzieć, jakimi aniołami, stróżami, którzy dbają o bezpieczeństwo. Bo mamy taki dział policji prewencja, ruch drogowy, to są wszyscy policjanci, którzy są ubrani w mundur. I teraz tak, jeżeli radiowóz gdzieś stoi na drodze lub też policjanci są na drodze, to wszyscy, którzy jadą samochodem, przestrzegają przepisów drogowego. Jadą wolniej, ustępują pierwszeństwa, nie wyprzedzają w miejscu niedozwolonym. Więc można powiedzieć, że policjanci są takimi aniołami. Mam na imię Maksymilian i mi się podobało na tych zajęciach od opowieści o złapaniach życieli. Bym chciał być najbardziej policjantem. O, a czemu chciałbyś być policjantem? Połapać więźniów. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeszcze tu przypomnę, jeżeli chodzi o drogę, to proszę bardzo uważać na miejsca, gdzie się przechodzi przez jezdnię. Jak to miejsce się nazywa, gdzie się przechodzi przez jezdnię? Ulica. Przejście dla pieszych. Dobrze. Zebra, przejście dla pieszych, pasy. Dobrze, super. I czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć z was, w jaki sposób powinniśmy przechodzić przez jezdnię? Słucham pana. Zanim będziemy... Dobrze. Dobrze. Ja się bardzo cieszę, ale zanim będziemy patrzeć, najważniejsza czynność. Trzeba się zatrzymać, stanąć. Bardzo dobrze. Jeżeli podchodzimy do krawędzi chodnika, ale nie wchodzimy na jezdnię, ale stajemy, powiedzmy gdzieś takie dobre pół metra, zatrzymujemy się, to powoduje to, że my zaczynamy myśleć, co mamy robić. Trzeba się rozejrzeć. I jeżeli każdy kulturalny kierowca widzi, że wy chcecie przejść przez jezdnię, to co kierowca ten robi, ten kulturalny? Bardzo dobrze. On się zatrzymuje, wtedy się rozglądamy. Ja wiem, że są problemy, że w lewo, w prawo, jeżeli rozejrzycie się dwa razy w jedną stronę, dwa razy w drugą, super, nawet możecie się pięć razy rozejrzeć, tylko mieć pewność stuprocentową, czy te samochody się zatrzymały, lub też tych samochodów po prostu nie ma. I wtedy możemy przejść. Bardzo mi się podobało na komendzie powiatowej w Kościerzynie. Dużo rzeczy się dowiedziałam, że coś trzeba uważać na pasach, bo niektórzy na przykład nie umieją zwolnić lub też, że no, jak zostawiasz odciski, to po prostu policja i tak cię kiedyś znajdzie. Czy chciałabyś być policjantką w przyszłości może albo jakimś prawnikiem? No, z jednej strony bym chciała, ale z drugiej strony nie, no bo to też jest takie ryzykowe być policjantem, no bo przecież tam są groźni więźniowie, też mogą zastrzelić czy coś. A powiedz, jak ci się podobała praca technika policyjnego? Technikiem były już lepiej, no bo tam możesz sprawdzić wszystkie odciski, to też jest praca bardzo chłonna, że musisz tam poświęcić kilka godzin, musisz być dokładny, musisz wszystko wiedzieć, wszystko, nie możesz nic ruszać bez rękawiczek. Co powoduje to, że my jesteśmy widoczni, jak jest ciemno? Odblaski. Warto jest zakładać nawet... Tak, koszulki, ja tu mam takie naklejki odblaskowe, bardzo fajne, zresztą zobaczycie. Warto te odblaski zakładać z uwagi na to, że my jesteśmy widoczni. Czy to jest poza terenem zabudowanym, bo to jest myśl przepisów ruchu drogowego, ale też w samym mieście. Tu teraz w mieście się fajnie pozmieniało, że te przejścia dla pieszych są takie specjalne lampy zamontowane. Jest dla kierowców jest wygodniej, widzimy te osoby przechodzące, ale bywa tak, że osoba jest szarawo, pada deszcz, jest ciemno i pada deszcz. To wszystko się zlewa, tak jak dobrze wspomniałeś. Warto mieć jakiś jaskrawy kolor założony lub też założone te odblaski po to, żebyśmy byli widoczni dla tego kierującego. Ponieważ jeżeli samochód nas uderzy, to samochód się może ewentualnie trochę wgniecie, poniszczy, ale my możemy stracić zdrowie lub życie. I o tym bardzo mocno pamiętajmy. Fajnie było na tych zajęciach. Mi się podobało też. Jak ci się podobał radiowóz? Chciałbyś takim jeździć? Tak.
powiedz, chciałbyś być policjantem? Tak.